Suwałkach zdarzyły się przypadki, w których nauczyciele otrzymali mniejsze wynagrodzenie niż w grudniu, ale jak nas poinformowała Jolanta Bilewicz-Krysa, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, zazwyczaj wynikało to z nieaktualnych oświadczeń PIT-2, czasami ze zwolnienia lekarskiego albo z braku możliwości obniżenia zaliczki na skutek prowadzonej przez nauczyciela działalności gospodarczej. Zdarzały się również rezygnacje z rozliczania ulgi dla klasy średniej i w efekcie wynagrodzenia faktycznie okazywały się niższe. Awantury jednak nie było, bo zmiany w naliczaniu wynagrodzeń Suwalskie Centrum Usług Wspólnych poprzedziło dużą kampanią informacyjną, szeregiem szkoleń, spotkań i wyjaśnień. Nie we wszystkich zakładach pracy funkcjonujących w Suwałkach udało się tak sprawnie przeprowadzić zmiany. W wielu z nich zabrakło wyczerpującej informacji wyjaśniającej zasady naliczania wynagrodzeń. Błędy, jak zapewniają pracodawcy, będą szybko korygowane. Zawiłości nowych reguł podatkowych od 11 stycznia stara się również wyjaśniać aparat skarbowy. W urzędach uruchomione zostały dyżury specjalistów. Udzielają oni informacji o rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Wyjaśnienia można uzyskać w godzinach od 8 do 19. Aby skorzystać z pomocy skarbowych specjalistów, należy umówić się na wizytę lub skontaktować się z urzędem telefonicznie. Na stronie więcejwportfelach.gov.pl pojawiła się również stale aktualizowana baza pytań i odpowiedzi.